Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, po czym poznać dobrego katolika. Zapraszam. Gloria magna patri, comparsit gloria nato, spiritu i sanctu. W ostatnią, 20. niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, to znaczy ostatnią z perspektywy zarówno momentu, kiedy to nagrywam, jak i kiedy ten materiał będzie opublikowany, słyszeliśmy świętego Pawła, który polecał nam w sposób szczególny cnotę roztropności. Temat cnót w ogóle w tym roku szkolnym jest dla nas w szkole bardzo istotny. Poświęciliśmy mu nasze spotkania formacyjne, do których też odsyłam, są już dostępne w naszej playliście zatytułowanej W szkole Akwinaty. Gdy ten materiał się ukazuje, być może będzie już drugi materiał z tego cyklu dostępny, a jeśli nie, to dosłownie na dniach powinien być, a pierwszy jest już dostępny od dawna. Dzisiaj natomiast jedno słowo a propos cnoty roztropności i zmysłu katolickiego. Proszę nie regulować odbiorników. Ponownie bardzo o to proszę. Dlaczego? Dlatego, że te tematy nie wzbudzają takiego poruszenia jak jakieś konflikty, kłótnie pomiędzy różnymi osobami publikującymi materiały w internecie. Natomiast są dużo, dużo bardziej istotne. Jest to, muszę powiedzieć, dla mnie w ogóle osobiście jedna z większych bolączek mojego funkcjonowania w internecie, że żeby faktycznie ktoś te filmy oglądał, trzeba, żeby miały one charakter czegoś takiego, powiedzmy, wzburzającego, czegoś takiego szokującego, jakiś konflikt, jakaś krytyka. Zawsze, przynajmniej w tytule, na miniaturce, coś takiego musi być, żeby ten materiał dotarł do odbiorców, przede wszystkim do nowych odbiorców, ale niestety nie tylko do nowych odbiorców, bo statystyka jest zupełnie nieubłagana. Wśród subskrybentów tego kanału nigdy nie jest to tak, że materiał, który jest zatytułowany właśnie coś o cnotach, o naszym rozwoju, o zdążaniu do Pana Boga, te materiały nigdy nie osiągają lepszych wyników, nie są częściej klikane przez naszych widzów niż materiały właśnie takie w cudzysłowie kryzysowe. I jest to z punktu widzenia, powiedzmy, natury ludzkiej zrozumiałe. Jesteśmy tak skonstruowani, że takie kryzysy i wielkie hasła, że to nas pobudza. Ale ja bardzo zachęcam do tego i to w sumie pasuje w ramach pracy nad właśnie roztropnością, o której będziemy sobie dzisiaj mówili. Zachęcam do tego, żebyśmy naprawdę próbowali nad tym panować. I gdy wybieramy materiał, który chcemy odsłuchać, żebyśmy się nie kierowali tym, jak bardzo krzykliwy jest tytuł, tylko tym, co naprawdę będzie dla nas rozwijające. I w ramach ćwiczenia się w tym zachęcam właśnie do zapoznawania się na przykład z naszymi materiałami o cnotach. Zacznijmy od tego, czymże w ogóle jest cnota w ogólności. Jest to fascynujący przykład, to słowo, fascynujący przykład zjawiska, które jest w ogóle obserwowalne w języku polskim i bez wątpienia nie tylko w języku polskim. Otóż słowa, które stają się archaiczne i niezrozumiałe, bardzo często zachowują jakieś swoje znaczenie i są używane w kwestiach związanych z płciowością. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzkość ma naturalną skłonność do tego, żeby zachować w tych kwestiach, w mówieniu o kwestiach płciowości, pewną powściągliwość, żeby zachować pewien, powiedzmy, taki zasadniczy i na poziomie słownictwa pewien konserwatyzm, i to sprawia, że archaiczne słowa bardzo często pozostają w tym obszarze. To dotyczy zarówno tych typowo filozoficznych pojęć, jak możność i akt, możność, czyli po łacinie potencja i akt, który również w tej sferze jest bardzo, bardzo, powiedzmy, obecnym słowem, chociażby w sztuce związanej również właśnie z płciowością, a więc jakieś nagie wizerunki. To wszystko
wskazuje na to, że słownictwo bardzo często właśnie w tej sferze ludzkiej płciowości zachowuje słowa, które były praktykowane i pomimo tego, że te słowa już dalej nie są używane współcześnie w danym języku, to wciąż jeszcze w tej sferze będą używane. I to samo dotyczy słowa cnota. Pomimo, że słowo już jest praktycznie niezrozumiałe dla współczesnego człowieka albo dla bardzo nielicznych jest zrozumiałe, to w kontekście dziewictwa wciąż jeszcze gdzieś tam jest rozumiane i oczywiście łatwo mogą się wiązać z tym pewne zabawne lub mniej zabawne nieporozumienia. Czymże są więc cnoty w ogólności? A więc cnota jest to pewna sprawność, umiejętność do spełniania jakiegoś dobrego uczynku. Sprawność lub umiejętność. Pewien nawyk, który został świadomie wypracowany. A więc człowiek cnotliwy to nie jest człowiek, który raz spełnił jakiś dobry uczynek. Dajmy na to, raz dał jałmużnę. Człowiek cnotliwy to jest człowiek, który poprzez częste, świadome powtarzanie jakiegoś dobrego uczynku wyrobił sobie pewną sprawność, umiejętność do tego, żeby ten uczynek dosyć szybko i sprawnie wypełniać. Oprócz tych najbardziej doniosłych cnót teologalnych, boskich, które odnoszą się bezpośrednio do Pana Boga, wiary, nadziei i miłości, mamy jeszcze cztery cnoty kardynalne, cztery cnoty najważniejsze, cztery cnoty, można by powiedzieć, takie fundamentalne, kluczowe. Cnoty kardynalne. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Nazywamy te cnoty tak dlatego, że zaleczają one najważniejsze rany naszej duszy. Otóż nasza dusza, i to jest to, co teraz powiem, to jest kluczowa sprawa. Dzieci na katechezie uczę tego tak, żeby umiały to o każdej porze dnia i nocy. Nie zawsze udaje się efekt osiągnąć, ale zasadniczo o to mi chodzi. Żeby zrozumieć człowieka, trzeba rozumieć właśnie jego władzę duszy. Wyższe władze duszy, rozum i wola. Rozum, który pozwala nam poznać również ogólne pojęcia, również operować niematerialnymi rzeczami. Na przykład pozwala nam zrozumieć ideę sprawiedliwości, co sprawia, że możemy człowiekowi wyjaśnić, czym jest sprawiedliwość i co jest sprawiedliwe i na przykład czym jest prawo własności i to sprawi, że on nie będzie zabierał cudzej własności, jeśli tak zdecyduje oczywiście, do tego przejdziemy zaraz. Natomiast psa musimy wytresować, że jak weźmie kiełbasę ze stołu, to dostaje jakąś karę. Nie można mu wytłumaczyć idei sprawiedliwości, idei własności prywatnej i to nas odróżnia od zwierząt w dużej mierze, a więc rozum. Wyższa władza poznawcza, ta władza, która pozwala nam poznać również ogólne pojęcia. Pierwsza władza, najważniejsza, rozum. Dalej wola. Wola, czyli wyższa władza decyzyjna. Skoro potrafimy poznać ogólne pojęcia, to potrafimy ich również zapragnąć. Możemy ich również chcieć. To, że mamy wyższą władzę decyzyjną, wyższą niż tylko instynkty, to, że wyróżnia nas to odróżnia od zwierząt, poznajmy po tym, że potrafimy się sprzeciwić naszym instynktom. U zwierząt działa to w ten sposób, że zwierzę podąża za silniejszym instynktem. I nawet jeśli na przykład pies odda życie za swojego pana, walczy w obronie swojego pana, również jest to instynkt. Psy mają instynkt stadny i czasami instynkt stadny skłania faktycznie jednostki do tego, żeby oddały swoje życie w obronie właśnie stada. A więc nawet w takich, wydawałoby się, podniosłych rzeczach jest to kwestia konkurowania między sobą różnych instynktów. My natomiast możemy ze względu na te idee, które poznajemy naszym rozumem, możemy pokonać nasze instynkty, możemy im się sprzeciwić, na przykład wtedy, gdy pościmy. Psa możemy wytresować w ten sposób, że na przykład jak, nie wiem, mam jakiś konkretny strój i daję mu parówkę, jeśli on tą parówkę weźmie, to znowu dostaje jakąś karę, no to z czasem nauczy się tego, że w tym stroju, jak jest pan, to nie można brać od niego parówki. No, ale to nie jest żaden post, tak? Natomiast człowiek może ze względu na jakąś ideę, ze względu na jakieś przekonanie, może sobie postanowić, że będzie panował nad instynktem i tego dnia nic nie zje. Dozgonna czystość również jest przykładem triumfu woli nad instynktami. Przypadek męczennika również jest przykładem triumfu woli nad instynktami. Męczennik jest tu lepszym przykładem niż żołnierz, bo w przypadku żołnierza możemy też mówić właśnie o pewnym instynkcie, właśnie tak podobnie jak u tego psa, który umiera w obronie swojego pana i nic to nie ujmuje, powiedzmy, kierowaniu się tym instynktem, bo instynkty są dobre i potrzebne. Natomiast jest to mniej doniosłe,
niż oddanie swojego życia dobrowolnie w imię właśnie jakiejś idei, w imię na przykład prawdomówności. Wiem, że muszę tutaj powiedzieć prawdę i prawdomówność jest dla mnie czymś tak ważnym, tak cennym, że powiem chociażby życie mnie to kosztowało. To jest też triumf woli nad instynktami. A więc mamy rozum, wolę i niżej te dwie władze instynktowne, które dzieliby razem ze zwierzętami. Są to władza pożądawcza, która kieruje nas instynktownie do tego, co jest w jakiś sposób przyjemne, czyli dotyczy to przede wszystkim odżywiania i rozmnażania, ale nie tylko. Tak, tutaj też kwestia, powiedzmy, jakiegoś szukania swojej własnej, swojego wyniesienia jakiegoś triumfu, tak, pragnienie zwycięstwa, to jest tutaj również zawarte, więc władza pożądawcza. Niżej mamy władzę gniewliwą, władzę, która skłania nas na poziomie instynktu, na poziomie emocji, do tego, żeby odpychać, żeby walczyć z tym, co jest w jakiś sposób dla nas nieprzyjemne, co odbieramy jako jakieś zagrożenie. Te instynkty są dobre i potrzebne, stworzone przez Pana Boga, ale są niższą kategorią władz duszy, tą kategorią, którą dzielimy ze zwierzętami i w naszym przypadku oczywiście powinniśmy tymi wyższymi władzami naszej duszy panować nad tymi niższymi. Każda władza duszy została w jakiś sposób przez grzech pierworodny zraniona. To też jest istotne, bo czasami możemy być skłonni myśleć w ten sposób, że jakby ciało jest czymś takim gorszym, a dusza jest czymś dobrym. To jest bardzo wielki błąd, taki trochę z, powiedzmy, kąta platońskiego. Nie, nasza dusza również jest zraniona grzechem pierworodnym. Rozum zraniony jest raną niewiedzy, ignorancji, rozumianą tutaj jako skłonność do ulegania jakimś błędom. Wola zraniona jest tutaj raną złości, nie w sensie złoszczenia się, tylko malicja, to jest może bardziej złośliwość, należałoby powiedzieć, skłonność do wybierania, powiedziałbym tutaj, mniejszego dobra. Dlaczego? Dlatego, że wola zawsze jest skłonna kierować się na jakieś dobro, tylko że czasami wmawia sobie, że to dobro tam jest, gdzie go nie ma. Nawet u satanistów najbardziej popularną interpretacją jest ta, że Lucyfer został skrzywdzony przez Pana Boga i sataniści chcą tę sprawiedliwość przywrócić, w jakiś sposób przemocą odzyskać. I człowiek zawsze swoje czyny, chociażby były najbardziej zbrodnicze, tłumaczy jakimś dobrem. W tym sensie wola ma tą skłonność do tego, żeby wybierać coś, co jest złe, ale właśnie jest, powiedzmy, tym mniejszym dobrem albo nieprawdziwym dobrem, fałszywym dobrem. Tak może należałoby to najprecyzyjniej określić. Można powiedzieć po prostu skłonność do złego, ale chciałbym tu właśnie doprecyzować, że raczej to jest skłonność do fałszywego dobra. Myślę, że to jest bardziej adekwatne. Władza pożądawcza zraniona jest nieumiarkowaniem, bo oczywiście to, co przyjemne, łatwo może skłonić do tego, żeby chcieć tego więcej, 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 w ten sposób, że jest to szkodliwe i dla nas, i dla społeczeństwa. Władza gniewliwa jest zraniona słabością, niemożnością, jest zraniona tym takim tchórzostwem, brakiem, lenistwem, brakiem gotowości do działania, do pokonywania jakichś przeszkód. No i rany w tych władzach naszej duszy mają zostać zaleczone właśnie przez cztery cnoty kardynalne. Roztropność ma uleczyć nasz rozum i sprzeciwić się niewiedzy, ignorancji. Sprawiedliwość ma uleczyć naszą wolę i przeciwstawić się tej złości, złośliwości, skłonności do wybierania jakiegoś fałszywego dobra. Cnota umiarkowania ma naprawić naszą władzę pożądawczą i sprzeciwić się oczywiście nieumiarkowaniu. I na końcu męstwo ma usprawnić, naprawić naszą władzę gniewliwą i przeciwstawić się tej słabości czy lenistwu. O każdej z tych cnót można by wygłosić serię długich wykładów i odsyłam właśnie do naszego cyklu wykładów o cnotach, cyklu formacyjnego w tym roku szkolnym dla naszych nauczycieli i rodziców. Te wykłady będą publikowane w playliście w szkole Akwinaty i tam będziemy sobie powoli też ten temat rozbierali. Ja tutaj też dosyć standardowo nie tyle mam zamiar przekazać podstawowe prawdy katechetyczne,
praktyczne, co oczywiście też się dzieje, przed chwilą chociażby właśnie to zrobiłem, ale również wskazać na pewne, może takie mniej oczywiste powiązania i bardzo ciekawe wnioski z tych katechetycznych prawd. Otóż cnota roztropności, na nią sobie dzisiaj pokrótce spojrzymy. Cnota roztropności to sprawność, umiejętność, która pozwala nam dobrze dobierać środki do celów. I tu już widzimy, że ta cnota nie jest tą najdoskonalszą, najwyższą, najdonioślejszą spośród wszystkich. Dlaczego? Oczywiście cnoty teologalne są wyżej, bo kierują się bezpośrednio do Pana Boga. Tu kierujemy się, już patrzymy już bardziej na środki. Cnota roztropności bardziej patrzy na środki i cel, oczywiście cel ostateczny tu będzie kluczowy, ale również w odniesieniu do tych drobnych celów pośrednich, które mają nas do celu ostatecznego też doprowadzić, a więc widzimy, że nie jest to najdonioślejsza spośród wszystkich cnot, ale możemy powiedzieć, że jest cnotą najbardziej katolicką spośród wszystkich cnót. Jak można powiedzieć, że jest najbardziej katolicka? W tym najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa, czyli jest cnotą najbardziej powszechną, to znaczy tą cnotą, która musi faktycznie rozszerzyć swoje działanie na wszystkie inne cnoty w ten sposób, żeby wywrzeć na nich swoje piętno, żeby naznaczyć je tą racjonalnością, która też sprawi, że właśnie będą to ostatecznie cnoty. Podobnie musi zrobić miłość. Miłość musi naznaczyć wszystkie inne cnoty po to, żeby były to uczynki zasługujące, uczynki tych cnót. Roztropność musi naznaczyć podobnie akty wszystkich cnót po to, żeby w ogóle to były akty cnotliwe. No i to faktycznie sprawia, że cnota roztropności jest czymś absolutnie wyjątkowym. Ta jej wszechobecność, to, że ona musi naznaczyć akty wszystkich innych cnót i nawet cnót boskich. Bo w kontekście wiary na przykład, człowiek musi roztropnie wybrać, co faktycznie należy do depozytu wiary. Musi to rozpoznać, wybrać, to może niedokładnie adekwatne słowo. Bo cnota wiary pozwala nam uznać za prawdziwe to, co Pan Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podał. I tutaj roztropność będzie miała faktycznie ogromną rolę w tym, żeby rozpoznać, co faktycznie do tej wiary należy, a co nie należy. Na przykład, i oczywiście tu magisterium przychodzi z pomocą, ale mimo wszystko ta roztropność będzie tutaj bardzo, bardzo kluczowa, żeby to odpowiednio rozpoznać. Na przykład mamy przecież w historii Kościoła cały szereg ludzi zwiedzionych przez fałszywe objawienia. To jest właśnie przykład tego braku roztropności, gdzie człowiek prezentuje, gdzie człowiek swoją wiarę jakby daje wiarę, a to jest w sumie dosyć powszechnie używane określenie, daje wiarę czemuś, czemu nie powinien dać wiary, właśnie jakimś prywatnym objawieniom, które najpierw brzmią pobożnie, a później z czasem coraz bardziej oddalają się od tego objawienia, od katolickiej nauki przekazanej nam w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej. Podobnie w przypadku cnoty nadziei. Również tutaj, choć może trochę mniej niż w przypadku wiary, roztropność musi naznaczyć tą cnotę nadziei. W jakim sensie? Czy działalność tej akty cnoty nadziei? W jakim sensie? Cnota nadziei pozwala nam ufać, że otrzymamy tą pomoc, która jest potrzebna do tego, żeby zbawienia dostąpić. I w jakim sensie tutaj musimy być roztropni? Ano zdarza się, że człowiek uważa, że do zbawienia koniecznie potrzebuje czegoś, jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś ziemskiego zwycięstwa, jakichś ziemskich okoliczności, jakiejś łaski właśnie teraz koniecznie człowiekowi może się wydawać, że potrzebuje. To właśnie roztropność uczy człowieka, co jest naprawdę potrzebne, a co nie jest potrzebne. Jak bardzo trzeba w tej sprawie Panu Bogu zaufać, jak wiele trzeba w tej sprawie Panu Bogu pozostawić. To roztropność tutaj bez wątpienia odegra kluczową rolę. Również cnota miłości, ta najdoskonalsza spośród wszystkich cnót, ta, która wprawdzie nie jest tożsama z łaską uświęcającą, ale nigdy nie występują one w oddzieleniu od siebie. Ta wspaniała cnota, która w ogólności miłość jest pragnieniem dobra drugiej osoby. A więc cnota miłości będzie cnotą, sprawnością, która będzie pozwalała nam dbać o to dobro Pana Boga. W jaki sposób można dbać o dobro Pana Boga? Nie możemy go dosięgnąć w niebie. Nie możemy ani dodać Jego chwały, ani odjąć Jego chwały w niebie. Natomiast możemy sprawić, żeby tutaj na ziemi Jego chwała była bardziej widoczna.
możemy tutaj na ziemi ją głosić. I to robimy, wypełniając Jego przykazania, żyjąc zgodnie z Jego wolą. No właśnie, oddajemy Mu tą chwałę. W ten sposób to jest to w zasadzie jedyne, co możemy dla Pana Boga robić. Możemy spełniać tutaj Jego wolę i w tym sensie w jakimś stopniu możemy tą miłość do Pana Boga okazać. I cnota miłości, ta wszechogarniająca cnota, kierująca się bezpośrednio do Pana Boga, która rozkwitnie w niebie w taki wyjątkowy sposób, w przeciwieństwie do wiary i nadziei, które przecież w niebie przeminą. I ta wyjątkowa cnota również w szczególny sposób musi być naznaczona cnotą roztropności. I nierzadko to jest właśnie to, co odróżnia, trochę tak w cudzysłowie, tego dobrego od złego katolika. Co mam na myśli? Bardziej adekwatnym byłoby tutaj powiedzenie doświadczonego, wyrobionego katolika od jeszcze niedoświadczonego, niewyrobionego katolika. To właśnie w cnocie, w aktach cnoty miłości w sposób szczególny roztropność będzie musiała być widoczna. Na przykład w miłości bliźniego, tam gdzie chodzi o to, żeby bliźniego z jakiegoś błędu wyprowadzić. Tam właśnie w sposób szczególny roztropność będzie musiała wskazać, co naprawdę go z błędu wyprowadzić, co naprawdę pomoże mu grzech porzucić, a co okaże się wręcz przeciwnie, szkodliwe. Tutaj ta roztropność będzie absolutnie kluczowa. Ale również jeśli chodzi o zewnętrzne akty wobec Pana Boga, to roztropność wskaże człowiekowi, ile potrzeba jakichś konkretnych aktów modlitewnych, ile różańców należy odmówić tak, żeby to faktycznie była modlitwa, żeby to służyło modlitwie myślnej, a nie żeby to było skupienie się tylko i wyłącznie na ilości, albo przede wszystkim na ilości. To roztropność znajdzie tą złotą miarę, ten złoty środek w tych zewnętrznych aktach, który w zewnętrznych aktach faktycznie jest potrzebny. To roztropność sprawi, że będziemy skłonni, żeby poddać się, jeśli chodzi o te zewnętrzne akty pobożnościowe, woli Kościoła, który reguluje na przykład nasze zachowanie w kościele, a nie będziemy próbowali przeforsować nasze własne zachowania, nasze własne wizje, co trzeba robić w kościele, a czego nie trzeba robić w kościele. To właśnie roztropność wskaże tą złotą miarę w tych różnych zewnętrznych aktach cnoty miłości. Tutaj pokazuje się cała doniosłość roztropności, która odgrywa kluczową rolę właśnie w tych najważniejszych aktach, no bo w aktach miłości, w tych, które mają nas w sposób szczególny do Pana Boga doprowadzić, w tych, które mają nas w sposób szczególny do naszego celu ostatecznego doprowadzić. I to pokazuje, jak bardzo wielką jest ta cnota roztropności, która ma wskazać, co faktycznie miłość rozwija, co faktycznie miłości służy, co faktycznie służy chwale Bożej, a co tylko może się wydawać, że tej chwale Bożej służy. To należy do cnoty roztropności, a więc myślę, że w tym punkcie najlepiej widać, jak bardzo ta cnota jest kluczowa. Nie, ona nie tylko naznacza wszystkie, czy musi naznaczyć wszystkie akty cnót, ale nawet wskaże nam, co służy miłości, a co nie. Pozwoli odróżnić jedno od drugiego, a więc jest kluczowa, fundamentalna i bez niej człowiek naprawdę idzie ku potępieniu. Roztropność pozwoli nam odróżnić też, co jest naprawdę istotne w tym naszym dążeniu do Pana Boga, a co jest rzeczą drugo- i trzeciorzędną. Roztropność na przykład pozwoli nam dostrzec, jak kluczową sprawą jest rytm mszy świętej. To właśnie roztropność, która potrafi dostrzec środki do celu, rozpoznaje, że w tej służbie Bożej, w krzewieniu wiary, absolutnie kluczową rolę będzie odgrywał rytm mszy świętej, że to on będzie kształtował długofalowo wiarę wiernych, wyrabiał tą wiarę na wielu różnych poziomach i że jeśli tutaj coś pójdzie nie tak na poziomie rytu, to że będzie to miało katastrofalne skutki. To właśnie roztropność pozwala to człowiekowi rozpoznać. To roztropność odróżniająca, jaki środek jest właściwy, a jaki nie, pozwoli nam odróżnić, co w życiu duchowym prowadzi do Pana Boga, a co nie. Na przykład pozwoli nam rozpoznać, jak bardzo zwodnicze są uczucia w życiu pobożnym. Pozwoli nam rozpoznać to, o czym mówi na przykład święty Jan od Krzyża, że gdy zaczniemy budować na jakichś mniej lub bardziej emocjonalnych sprawach, gdy zaczniemy szukać jakichś emocjonalnych zadowoleń, to na pewno zbłądzimy. To roztropność rozpozna, że te uczucia nie są adekwatnym środkiem w drodze do Pana Boga. To roztropność pozwoli nam rozpoznać,
czym jest naprawdę cnota posłuszeństwa. Pozwoli nam dobrze zrozumieć i ułożyć te akty cnoty posłuszeństwa. To roztropność wskaże nam, że przecież celem jest posłuszeństwo wobec Pana Boga. Celem tej cnoty jest posłuszeństwo wobec Pana Boga, a więc żadne ziemskie posłuszeństwo wobec nikogo nie może nigdy sprzeciwić się posłuszeństwu wobec Pana Boga. I to właśnie roztropność wskaże, że żadna ziemska władza, chociażby była nawet najwyższą władzą kościelną, nie może nam nakazać czegoś, co będzie szkodliwe dla dusz. To roztropność wskaże nam tak podstawowe rzeczy. To roztropność wskaże nam, że wybór konkretnych, oczywiście katolickich nabożeństw, czy lubimy się modlić tą litanią, czy inną, wskaże nam, że ten wybór jest rzeczą drugorzędną. To roztropność wskaże, że drugorzędną rzeczą jest to, ile dokładnie jakiej modlitwy odmówimy, że ilość w modlitwach jest drugorzędna, że właśnie czy to będą konkretnie te czy inne słowa, że to jest drugorzędne, że pierwszorzędnym celem jest zjednoczenie z Panem Bogiem i dobór środków jest w tym sensie drugorzędny, że dobieramy te, które faktycznie nam odpowiadają, które nas do tego zbliżenia z Panem Bogiem doprowadzają. To jest to, co święty Ignacy bardzo wyraźnie podkreśla w swoich ćwiczeniach duchowych, tam gdzie mówi o tym, że trzeba korzystać z tych środków, które dla nas działają. To roztropność sprawia, że człowiek nie fiksuje się właśnie na jakichś konkretnych modlitwach. Muszę odmówić to i każdy, i taki szereg dokładnie odmówię, bo jak nie, to będzie już źle i czujesz człowiek jakby Pana Boga zdradził, bo nie odmówił swojej jakiejś modlitewki, którą przecież musi odmówić, bo sobie postanowił, że będzie odmawiał to i to. Myli się tam cel ze środkiem. I to roztropność wskazuje nam, co jest istotne, zjednoczenie z Panem Bogiem, a co jest rzeczą drugorzędną, konkretne środki, z których korzystamy. Oczywiście tu mówimy o środkach, które są dobre, które do tego celu prowadzą. Nie mówimy o środkach, które są złe, jak Novus Ordo, i które są wyśmienite, jak tradycyjna msza święta, bo oczywiście właśnie roztropność pozwoli nam rozpoznać, że jeden z tych środków jest po prostu nie tylko nieadekwatny, ale wysoce szkodliwy. To roztropność pozwoli nam odróżnić, co jest prawdziwym zagrożeniem duchowym, a co nie. To jest w ogóle bardzo modne słowo, to zagrożenie duchowe, i w powiedzmy środowiskach nowusowych bardzo nadużywane. Dlaczego? Jest to w jakimś stopniu zrozumiałe, to znaczy w tym momencie, w którym katolik zapomina o tym, co nadprzyrodzone w naszym życiu, zapomina o tej wielkości łaski uświęcającej, o wielkości sakramentów świętych, to albo zwróci się zupełnie ku jakimś materializmom, naturalizmom i modernizmom, albo właśnie pójdzie w stronę jakiegoś lęku, strachu przed tym światem, przed demonem, przed czymkolwiek jeszcze innym. W każdym razie w stronę lęku i właśnie będzie szukał wszędzie zagrożeń duchowych. I będzie widział te zagrożenia nie tam, gdzie one naprawdę są. Bo co jest zagrożeniem duchowym? Jedynym prawdziwym zagrożeniem duchowym jest grzech. To jest moje świadome i dobrowolne odwrócenie się od Pana Boga. To jest jedyne zagrożenie duchowe, to jest jedyne, co może nas doprowadzić do piekła, czyli co może nas odciągnąć od naszego jedynego celu. Jedyne zagrożenie duchowe. Przez analogię możemy mówić o zagrożeniach duchowych w odniesieniu do pokus, w odniesieniu do okazji do grzechów, czyli w odniesieniu do tego, co nas właśnie do tego prawdziwego zagrożenia duchowego doprowadza. I tak, okazje, pokusy to są swego rodzaju zagrożenia duchowe. Okazje, sytuacje, które sprawiają, że prędzej czy później będziemy wystawieni na grzechy, to jest faktycznie zagrożenie duchowe. Ale to, co się dzisiaj robi w pewnych nowusowych środowiskach, czyli takich związanych z nową mszą, pewnych konkretnych środowiskach w kościele dzisiaj, to jest zdecydowanie nadużycie. Dlaczego jest to nadużycie? Dlatego, że mamy się obawiać tego, co ewentualnie nas do grzechu doprowadzić może. Stosownie ten strach
No strach jest tutaj niewłaściwym słowem. Unikanie tego, co nas może doprowadzić do grzechu, powinno być dostosowane do tego, jak bardzo niebezpieczna jest ta okazja i do tego, czy możemy tej, na ile, czy i na ile możemy tej okazji unikać. Czyli na przykład ktoś, kto w miejscu pracy jest narażony na kontakty z osobami, które w jakiś sposób go mogą do jakichś grzechów nakłonić, ma faktycznie pewną okoliczność, która może usprawiedliwiać kontakty z tymi osobami, mianowicie właśnie miejsce pracy. No i teraz właśnie roztropność będzie potrafiła wyważyć, na ile co tutaj jest ważne, tak? Jeśli to niebezpieczeństwo jest ogromne, to może być potrzebne, żeby w ogóle natychmiast tą pracę zmienić. Jeśli niebezpieczeństwo jest całkiem spore, ale nie palące, no to warto się wtedy zastanawiać, na ile jestem w stanie tą pracę sensownie zmienić i tak dalej, i tak dalej. To roztropność się znajdzie właśnie, co w jakiś sposób jest tutaj pewnym niebezpieczeństwem. Natomiast gdy jej brakuje, wtedy będziemy mieli do czynienia właśnie z takim albo lekceważeniem zupełnie takich niebezpieczeństw, tego, co naprawdę do grzechu doprowadzić może, albo właśnie z drugą skrajnością, czyli doszukiwaniem się zagrożenia, niebezpieczeństwa dosłownie wszędzie, w sposób czasami zupełnie nieracjonalny, na zasadzie, że no nie, tutaj nie mogę mieć jakieś dziecko nie może być długopisa z jakąś postacią, bo ta postać ewentualnie być może wiąże się z jakąś fałszywą ideologią. I oczywiście, jeśli mamy do czynienia z jakimiś, nie wiem, opowieściami, filmami, które promują rzeczy, które są w jakiś sposób niewłaściwe, to oczywiście nie warto dzieciom takie postacie w jakiś sposób, nie wiem, pokazywać jako wzory. Oczywiście, że nie warto. Natomiast właśnie roztropność znajdzie tą odpowiednią granicę. Ona do tego jest, żeby rozpoznać, co faktycznie jest zagrożeniem, a co nie jest zagrożeniem. Jeśli już roztropność rozpozna coś jako pewną okazję, która może do jakiegoś grzechu doprowadzić, to właśnie będzie potrafiła też rozpoznać, na ile faktycznie jest to niebezpieczne, na ile są okoliczności, które wymuszają wejście w tą okoliczność, co faktycznie powinno być za wszelką cenę unikane. To, co bezpośrednio do grzechu prowadzi, a co jest rzeczą na tyle, powiedzmy, obojętną, pomimo jakiegoś tam powiązania być może z jakimiś fałszywymi ideologiami, że nie ma powodów, żeby się tym niepokoić, na przykład w kwestiach jakichś sklepów, które wywieszają tęczową flagę. No oczywiście, jeśli będę miał wybór, to nie pójdę akurat do takiego sklepu, ale też nie ma powodów, żeby uważać, że podpisało się swoim imieniem i nazwiskiem pod ideologią LGBT, dlatego, że poszedłem do sklepu, który na swojej stronie internetowej ma taką flagę. To właśnie roztropność będzie potrafiła wyważyć to, w jaki sposób, na ile nasze zaangażowanie mogło faktycznie w jakiś sposób wystawić nas na jakiś grzech, mogło być czymś, co można odebrać jako podpisanie się pod czymś, to właśnie roztropność będzie potrafiła to odpowiednio wyważyć, a jej brak zawsze będzie właśnie latał od jednego do drugiego, albo będzie lekceważył prawdziwe niebezpieczeństwa, czyli okoliczności, które naprawdę do grzechu prowadzą, albo będzie widział właśnie te zagrożenia duchowe właśnie w zupełnie niewinnych czynnościach, które można jakoś tam ewentualnie skojarzyć z jakąś ideologią, która ewentualnie być może jest niebezpieczna. A więc roztropność i tutaj nas uratuje. Powiedziałem na początku materiału, że powiem również kilka słów o tym, co ojciec Woroniecki nazywa zmysłem katolickim. Otóż zmysł katolicki to jest doświadczona, wyrobiona już roztropność. Zmysłem katolickim ojciec Woroniecki nazywa zdolność mniej więcej intuicyjną, wypracowaną przez lata poprzez dorastanie w katolickiej wierze, wieloletnie wzrastanie w katolickiej wierze, człowiek może nabrać właśnie pewnej takiej intuicji katolickiej, właśnie zmysłu katolickiego, takiej zdolności do tego, żeby praktycznie spontanicznie decydować roztropnie, co faktycznie jest dobrym środkiem do celu, co faktycznie jest katolickie, a co nie jest katolickie. I to jest naprawdę wielki skarb. I naprawdę do tego powinniśmy dążyć. I tutaj można powiedzieć, że taki apel do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z Bractwem Świętego Piusa X, apel związany właśnie ze zmysłem katolickim.
i z roztropnością. Moi drodzy, przyjmijmy prostą zasadę. Jeśli przychodzimy, dopiero poznajemy tradycję i na przykład praktykujemy w bractwie 2-3 lata, to przyjmijmy sobie mocne postanowienie. Nie pouczajmy innych, jak to powinno być. Nie pouczajmy, jak to jest w tradycji. Chyba że ktoś nas zapyta i chce wiedzieć, chce usłyszeć, to oczywiście należy zdać mu relację. Ale starajmy się nie prezentować nas jako nauczycieli, czyli nie pouczajmy, nie upominajmy, uczmy się najpierw. Jeśli jestem w tradycji kilka lat, to uczmy się najpierw. To jest podstawa, to jest również bardzo roztropne. Ja bym powiedział, że przynajmniej przez pierwsze 15 lat praktykowania na mszy świętej trydenckiej należy przyjąć postawę ucznia właśnie. Słuchajmy kazań, kateches, czytajmy katechizm, czytajmy tradycyjne książki wprowadzające nas w duchowość i zapewniam was, że po 15 latach już nie będzie wam się chciało innych pouczać. Już zrozumiecie dobrze, co faktycznie poucza, co faktycznie prowadzi do dobrego, a co szkodzi. I wtedy po tych 15 latach docenicie tą radę, docenicie, jak przed wieloma głupotami, błędami, być może tragicznymi błędami uchroniła was ta rada, więc zachęcam do tego, żeby przez 15 lat postrzegać się właśnie jako taki uczeń, który słucha i ewentualnie zadaje pytania. Jeśli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, jak to jest, no to oczywiście staramy się odpowiedzieć zgodnie z naszą wiedzą, ale nie narzucajmy się i nie próbujmy człowieka pouczać, gdy sami jeszcze jesteśmy w takim stadium, że pouczenia potrzebujemy. Myślę, że tą radę należy potraktować jako taki wstęp do roztropności. Bowiem, żeby się roztropności nauczyć, to jest już ostatni punkt w tym materiale, potrzeba przede wszystkim pokory i cierpliwości. Potrzebujemy uczenia się na błędach naszych i cudzych. Potrzebujemy gotowości do słuchania i właśnie rozważania, jakie co miało konsekwencje. Rozważanie właśnie w tych skutków, tych przebiegów przyczynowo-skutkowych, co doprowadziło do czego. Rozważanie, otwarte oczy, które starają się faktycznie zrozumieć, co do czego prowadzi. Najgorszym wrogiem roztropności jest pycha. Jest przekonanie, że ja już wiem. Właśnie ja teraz poznałem tradycję, chodzę już 2 lata na mszę świętą, ja już wiem wszystko, ja wszystkie zagrożenia duchowe już znam, ja już wszystkich tych modernistów teraz pouczę. No w takiej sytuacji nie bójcie się, roztropność wam w ogóle nie grozi. A więc jeśli chcemy roztropności, potrzebujemy pokory, potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy otwartych oczu, żeby uczyć się, żeby odczytywać, rozważać, co do czego prowadzi. Nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, mówił, że historia jest nauczycielką roztropności, bo historia to jest takie rozciągnięte uczenie się na cudzych błędach, ale również na cudzych zwycięstwach. I to jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. Także bez wątpienia faktycznie nauka historii tutaj może bardzo pomóc. Polecam na przykład książkę Feliksa Konecznego, Święci w dziejach narodu polskiego. To jest w ogóle bardzo dobra lektura, a również w kontekście nauki roztropności, uczenia się i na błędach, i na przykładach, naprawdę bardzo, bardzo cenna. A więc myślę, że tym przesłaniem możemy zakończyć. Miejmy oczy otwarte, uczmy się na naszych i cudzych błędach i przede wszystkim postrzegajmy nas samych jako uczniów Pana Jezusa oczywiście, ale też jako po prostu osoby, które muszą się jeszcze wiele nauczyć. Od tego zacznie się roztropność. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria Mania Patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria Mania.